Kociołek historii. Kociołek historii. Zapraszam, Julia Grzybowska. Co wpłynęło na to, że architektura XIX wieku wygląda tak, jak wyglądała? Mówi Wiktor Bochenek. Oj, to jest mnóstwo zupełnie różnych wpływów i tutaj należy najpierw trochę wspomnieć o historii, ponieważ XIX wiek, przynajmniej w większości z nas, kojarzy się z okresem rewolucji przemysłowej, wiosną ludów, zmianami administracyjnymi, gospodarczymi, napływem ludzi do miast, czyli rozwojem ich pod względem populacji. I to te wszystkie rzeczy kształtowały architekturę XIX-wieczną. Powstają nowe byty polityczne, czyli są potrzebne nowe gmachy, są nowe potrzeby, takie na przykład jak rozwój nauki, czyli budowa nowych uniwersytetów, czy kultury, czyli budowa nowych muzeów. Pojawiają się też takie proste potrzeby jak kamienice, główny produkt jakby XIX wieku, czyli zaspokajanie potrzeb mieszkalnych ludzi w tych nowo rozwijających się miastach. No to jest mnóstwo różnych rzeczy powiązanych z tym, że w wieku XIX, w tak zwanym długim wieku XIX, bo się mówi, że wiek XIX to się zaczął od 1789, a skończył 1914, bo ta epoka potężnego rozwoju, rewolucji przemysłowej była jakby trochę dłuższa. I to wszystko po prostu wpłynęło na to, że architektura XIX wieku wyróżnia się tym, że ona musiała zaspokajać zupełnie nowe rzeczy. Skoro o tym mówisz, to jak wyglądała ta architektura? Jakbyś mógł tak w skrócie opowiedzieć jakieś najważniejsze tutaj cechy wyglądu? Architektura XIX-wieczna najbardziej nam się kojarzy z czymś, co nazywamy historyzmem, czyli epoką, w której architekci starali się nadać swojej architekturze formy z czasów historycznych, czyli pojawiają się takie style jak neogotyk, czego przykładem w Krakowie jest chociażby Kościół Świętego Józefa na Podgórzu, albo Kolegium Novum. Pojawia się neorenesans, który najczęściej spotykamy na różnych kamieniczkach, czyli jakieś formy takie antykizujące, tylko w tej wersji takiej z okresów czasów Leonarda da Vinci czy Michała Anioła. Pojawia się neoromanizm odwołujący się gdzieś do jakichś takich form bardzo wczesnego średniowiecza. Albo też pojawia się neobarok, czyli już takie bardzo barokowe formy, takie zawijane. On się często objawia bardziej w jakichś kasynach czy bardziej ekskluzywnych kamienicach. No i też jest coś takiego w stylu architektury XIX-wiecznej, że ona też te elementy łączyła, czyli możemy mieć na przykład budynek, który jest ogólnie neogotycki, wygląda jak jakaś neogotycka willa, w środku będziemy mieli arabeski i typowe ornamenty związane z okresem renesansu. To nie jest tak, że to było jedno spójne i nic się innego nie da. To nie następuje coś takiego. Po prostu jest zupełna, może nastąpić zupełna mieszanina. To jest dość niesamowite. Najwybitniejsze budowle, coś takiego, co się wyjątkowo wyróżnia, czy coś takiego, co przyciągało najbardziej twoją uwagę w architekturze? No to chyba znamy bardzo dużo budynków, które są z tego okresu i one są powszechnie znane. Najlepszym przykładem jest Pałac Westminsterski w Londynie, czyli budowla neogotycka, potężny gmach dla parlamentu brytyjskiego. Fajnie też jest mówić czasem o całych kompleksach i ring wiedeński. Budowa po dawnych obtoczeniu fortowym to jest zupełny fenomen, bo tam mamy wszystko. Mamy ratusz w typie neogotyckim, mamy parlament wiedeński, który jest austriacki, wtedy austro-węgierski, budowany w takim stylu typowo antycznym. On wygląda jak jakaś antyczna świątynia. Moim zdaniem to jest w ogóle najlepsze miejsce, żeby poznać tą architekturę XIX-wieczną, czyli pojechać do Wiednia i się tym ringiem przejechać, bo tam jest praktycznie wszystko. No i fajnie jeszcze wspomnieć, myślę o tym, że pod koniec XIX wieku i również łącząca się z XIX wiekiem jest secesja i jej różne odmiany typu secesja Gaudiego w Barcelonie czy secesja wiedeńska. Ona często była powiązana z historyzmem, bo po prostu zastępowano w wielu miejscach na kamieniczkach elementy neorenesansowe albo neogotyckie tymi florystycznymi takimi secesjami czy postaciami. Ona też była jakby niewymienionym przeze mnie wcześniej elementem całości. A najwybitniejsi twórcy, którzy wyjątkowo zwracają twoją uwagę, gdy patrzysz na ten całokształt? No to jest ich co kraj, to można byłoby wybierać nowego, bo na przykład w Polsce moim ulubionym architektem, jak chodzi o nie Polskę, bo wtedy Polska w XIX wieku przecież nie istniała, ale ten powiedzmy terenie Polski jest krakowski architekt Jan Zawiejski, który zaprojektował chociażby Teatr Słowackiego,
który tworzył wiele istotnych budynków wokół samego centrum Krakowa i nie tylko, chociażby ten Teatr Słowackiego jest u niego najważniejszy. Na przykład jak chodzi o krąg niemiecki, to jestem wielkim fanem architektury Schinkla, który też dużo robił rzeczy w Szczecinie czy w Krzeszowicach, nie podal Krakowa, chociażby kościół w Krzeszowicach, no ale także te większe pałace czy muzea. No tutaj co kraj można byłoby wskazywać innego architekta. To jest niesamowite, że i to się bardzo różni i różni się też bardzo wymowa ich architektury, bo na przykład w Anglii, gdzie neogotyk był używany przy budowie kościołów anglikańskich, ale na przykład katolicy wybierali już inne formy, na przykład neorenesansowe czy na przykład neobizantyńskie. Jak się jest w Londynie, to można iść do Westminster Cathedral i to wygląda, jakbyśmy byli zupełnie na jakimś Bliskim Wschodzie. Tutaj mam wrażenie, że to jest architektura, która się też wykształca w okresie powstawania narodów i ona często wybiera taki charakter szukania jakiejś własnej tożsamości, lokalnej tożsamości. I dlatego myślę, że można wszędzie szukać po prostu jakichś ciekawych wzorów. Jest osoba w Europie z tej architektury XIX wieku, którą wyjątkowo można nazwać twoją ulubioną postacią, jeżeli chodzi o architekturę? No ja jestem wielkim fanem, no to już jeszcze z okresu bardziej klasycyzmu, który też jest zaliczany do architektury XIX-wiecznej, ale na większej odrębności niż reszta stylów historycznych, to jest Sir John Soane. To był architekt, który chociażby zaprojektował Bank of England i zostawił po sobie niesamowity dom, który jest po prostu zbiorem jego całego życia. On był wielkim kolekcjonerem, zbierał gipsy, można znaleźć u niego na chociażby sarkofag po jakiejś mumii egipskiej. No i zostawił po sobie naprawdę ciekawy dobytek architektoniczny, ale też kolekcjonerski i warto zobaczyć ten jego dom, wpuszczają tam na pół godziny tylko, ale to jest niesamowite, jak się wchodzi i się ogląda projekty domów zrobione w jakimś takim XIX-wiecznym papier-mâché, jak się ogląda te wszystkie gipsy, to jest właśnie cała esencja XIX wieku i architektury XIX wieku. No i niestety najważniejszy budynek Soane'a się nie zachował, bo Bank of England dzisiaj w tym kształcie, w którym on zaprojektował go, no nie istnieje, ale moim zdaniem to była jedna z najwybitniejszych postaci XIX wieku. Jakby ktoś chciał zapamiętać, co to jest architektura XIX wieku, to jest architektura, która stawia sobie wyzwania z nowymi rzeczami, odnosi się do swojej historii i stara się szukać w niej swoich wzorców tożsamości i nie jest odtwórcza. I to jest chyba, myślę, wszystko, co mógłbym ci powiedzieć.